kukłymi i już jesteś tam na dole, stoisz przed drzwiami, mów głośno i wyraźnie, gdzie jesteś i co tam jest, opowiadaj, ale głośno. Widziałam siebie, białe schody, z drewna białego. Tak? Zeszłam i wcześniej widziałam ogromne drzwi, ale teraz to już nic nie widzę. Widziałam ogromne drzwi, masywne, z drewna, takie wykute i tyle. Teraz mam przed sobą kolor fioletowy. Dobrze, no to jest taka twoja ochrona, to jest bardzo fajnie. I teraz ja cofam cię do tego momentu, jak stoisz przed tymi potężnymi drzwiami. Raz, dwa, trzy, już stoisz tam i widzisz te drzwi. I opisz. Jeszcze raz widzisz. Mają te drzwi klamkę? Nie. Nie? A jakie są duże, jak stoisz przed nimi? Dwa razy większe ode mnie i szersze. A jakie mają? Półokrągłe. Jaki mają kolor? Jak drzewo. Brązowe, takie. No ładne. Tylko, że ja to czuję teraz w tej chwili, nie widzę. Dobrze, no to już teraz popchnij te drzwi i przechodzisz do świata ducha. I już one delikatnie się otwierają i przechodzisz. Wydawało mi się, że wchodzę i widzę jasne światło, takie bijące, jasne, bardzo białe, dobrze. Ale... No dobrze, jesteś w tym świetle. Jesteś otoczona tym światłem? Rozejrzyj się, co to za przestrzeń jest. Zamknięta czy otwarta, szeroka? Otwarta. Otwarta. To ja na ten moment proszę mojego przyjaciela duchowego Wezius, proszę przybądź do Grażyny jako jej dodatkowy opiekun i obserwator. I zarazem zapraszam tutaj na spotkanie przyjaciela duchowego od Grażyny. I dzisiaj się chcemy dowiedzieć, kim jesteś, przyjacielu duchowy. I ty obserwuj, co czujesz, to się zbliża. Mów głośno. W tej chwili wróciłam znowu do koloru fioletowego i mam te jakby... zmienia mi się ten kolor. Tak. Tak jakby w kalejdoskopie. Takie jakby tworzył różne kształty. Aha. Dookoła ciebie? Tak. To jest jakaś figura geometryczna? To są różne. I okrągłe, i w kwiaty, i nie wiem, no przeróżne. Tak mi się zmienia. Tak obraz mi się zmienia. Jak hologramy? Coś takiego, tylko to tak jakby to było nakręcane i non stop to się zmienia. Obserwuj. Jak się czujesz, jak na to patrzysz? Fajnie. Dobrze. Czujesz, że energetycznie czujesz kogoś, że ktoś jest przy tobie? Nie bardzo. Nie bardzo? Jeżeli coś czuję, to po lewej stronie, ale nie jestem pewna kto i co. Co może nie, tylko kto stoi. Dobrze, no to ja się już pytam. Wezius, jesteś tutaj? No, słyszałam, że ja zawsze jestem. Dobrze, czy to Grażyna odbiera ciebie teraz? Tak. Dobrze. Co to jest za miejsce, gdzie jest Grażyna i ona obserwuje te hologramy, czy jak to można nazwać, co to jest? Nie wiem, o co chodzi. Głośno. Dziwnie usłyszałam. Miejsce spoczynku, wypoczynku, nie wiem. Spoczynku usłyszałam, nie wiem o co chodzi, przecież nie umieram. To nie chodzi o umieranie spoczynku, znaczy się... spoczynku. Dobrze, czy to miejsce oznacza po Grażyny uwolnieniu się od złych energii? Czy to chodzi o ten odpoczynek? Słyszałam relaks. Relaks.
A te hologramy, co ona widzi, co to jest? Co mają przedstawiać jej? Zadaj ponownie pytanie, bo dziwne, nie wiem, zadaj ponownie pytanie. Dobrze. Te hologramy, czy jak to można nazwać, czy te obrazki, co Grażyna widzi, ten kalejdoskop, jakie ma znaczenie dla niej? Przyszłość jej życia, kolorowy, nie wiem. Przyszłość jej życia, tak? To jest tak, jakiś kod? Nie wiem o tym. Mów to, co słyszysz, nie rozmyślaj. Tak szybko się jej będzie zmieniało życie. Aha, to w przyspieszonym tempie teraz ruszyło wszystko, co... Tak jak te obrazy, ta pulsacja, bo też widzę pulsację w kolorze. Głośno. Ale fajny kolor. Głośno. Taki dziwny, zielono-złoty, nie wiem co to jest, ale tak będzie mi się życie zmieniało. Ułamek sekundy i co innego, ułamek sekundy i co innego, że będę musiała nad tym nadążyć. To znaczy się, to co się stało, to jej przyspieszenie, że w ciągu jeszcze tygodnia... Jeszcze szybciej będę miała. Jeszcze szybciej? Tak. O co chodzi ta szybkość? Przystosowanie się do prawdziwego życia. Czy ma... mnie czeka, nie wiem o co chodzi, ale... To ja to jeszcze tak, ja może tak dogłębnie się spytam, czy to jest to od... Czy to jest to przystosowanie się do tej zmiany, o której już my wiemy, ja, ona i... Tak, tak, tak. Tak? Tak. Mhm. Dobrze. Czy to chodzi o ten krąg? Tak, Gracjano. Dobrze, to teraz już dużo wiemy. Ty, Grażyna, zapamiętuj to, ty już wiesz, tak? Jeszcze dogłębniej może nie, ale dowiemy się w czasie, wszystko jest w czasie. Dobrze. Wezus, to ja Cię teraz proszę, jeżeli ten proces się zakończy, czy Grażyna pozna dzisiaj całkiem dokładnie jej przewodnika duchowego? Tak, jest oczekiwana i my już czekamy. Bardzo fajnie. To jeżeli ten moment przeniesienia przyjdzie, to poproszę, Ty Grażyna, dasz mi znać, tak? Dobrze. Dobrze. Pytaj, jeżeli jeszcze masz jakieś pytania. Dobrze. To ja się zapytam, jeszcze wczoraj miałam bardzo intensywną regresję z Pawłem. I weź już to wszystko, co było przekazane. Czy to wszystko jest dokładnie tak, jak zostało przekazane przez Pawła? Nie wątpię. Nie wątpię. Nie wątpię, tylko jestem jeszcze, stoję sama pod szokiem te informacje, które dotarły właśnie, segreguję je właśnie i dlatego. Dobrze. Już słyszałam, bądź cierpliwa, wszystko zrozumiesz. I nie wiem, już zapomniałam. Powtórz jeszcze raz, żeby Grażyna mogła całkowicie przekazać tą informację, a ty mów głośno i wyraźnie. Jeszcze raz proszę. Bądź cierpliwa, wszystko zrozumiesz, wszystko w swoim czasie i jeszcze będziesz miała więcej informacji, które będziesz musiała zrozumieć, zapamiętać. Mhm. Mam nadzieję, że... Darzymy. Właśnie. Darzymy. Okej. Okay. Będziesz miała przy sobie ludzi, którzy też będą Ci pomagali w tym, abyś mogła zrozumieć szybciej. Nie zostaniesz tym sama, nie bój się. Dobrze. Czy będzie więcej tutaj przybywać tych budzących się, którzy mają tutaj przybyć? Będą, przybędą. Mhm. Wszystko w swoim czasie. Na to przyjdzie czas, tak to zrozumiałam. Mhm. Dobrze. A
ty obserwuj, jak wygląda twoja sytuacja. Teraz się zrobił kolor taki, który jest złoty, bardzo jasny, zmienia się. Dookoła ciebie? Tak. Skąd wpływa to światło? Przede mną. Przed tobą? Tak. Dobrze. To ja się pytam, Wezusz, czy już ta przestrzeń jest przygotowywana do przejścia Grażyny? Tak. Dobrze. Czy mogę? Jeszcze mam czas na zadawania pytania, czy już dochodzi do momentu jej przejścia? Czuję się dziwnie. Jakbym tak przyjemnie, ale w ogóle dziwnie, jakbym odczuwała, że ktoś chce ze mną rozmawiać. Dobrze, no to witamy serdecznie. Witamy serdecznie. Witam. Dobrze, i kim jesteś, że tutaj jest w oczekiwaniu na rozmowy z Grażyną? Jest nas dużo. Kim jesteście? Opiekunami. Głośno, ty mówisz głośno. Opiekunami. Waszymi. Grażyny. Nie wiem. Czy Grażyna ma kilku opiekunów? Chodzi o nią, czy jeszcze o jakieś inne osoby? Proszę jeszcze raz powtórzyć tę informację, żebym ja też zrozumiała. Kim jesteście? Usłyszałam po raz kolejny. Jesteśmy opiekunami duchowymi Grażyny. Dobrze. Ilu was jest? Obserwuj. Nie widzę. Pięcioro czuję. Pięcioro czujesz. Dobrze. Czy jest ten moment, że Grażyna teraz zapozna się, właśnie dowie się o swoim opiekunie czy opiekunach? Czy to o to chodziło? Tak. Dobrze. Dlaczego jest z was tak wielu opiekunów Grażyny? Nie jesteśmy tylko dla niej, jesteśmy dla was. Dla was? Dla ciebie, Gracjano, dla Gosi. To ja się pytam, czy to jest taka teraz... Robimy to jakby ochronę dla nas. Nie wiem, o co chodzi. A czy to jest ta... Dobrze, to ja rozumiem, bo tą informację już miałam, że te opiekunowie tutaj to miejsce przygotowali i po prostu oni chronią to miejsce, tak? To mam tak rozumieć? Czy o to chodzi? Tak, i wasze istnienie. Tu na ziemi. Dobrze. Kto jest tym głównym przewodnikiem Grażyny? Maria. Maria, to ja poproszę, wystąp teraz i niech ciebie Grażynę całkiem dokładnie ujrzy i przywita. I ty mów, kto do ciebie się zbliża. Ja ją wyczuwam, nie widzę, wyczuwam ją. Teraz zobacz, ja podnoszę twoje wibracje i ty ją zobaczysz. Policzę do trzech. Twoje wibracje się podnoszą do tego miejsca i czasu. Raz, dwa, trzy. Wibracje się podnoszą już. Widzisz całkiem dokładnie twojego przewodnika duchowego. To jest twój wzrok duchowy. Opowiadaj, ty już widzisz. Opisz. Młoda kobieta. Opisz dokładnie, jakie ma szaty, czy... Nie wiem, czy to pozostały z poprzednich hipnoz, ale... Tak, głośno. Wydaje mi się, że ma długą szatę, taką suknię. Tak. Z szerokimi rękawami. W kolorze niebieskim. Przyjemny niebieski? Tak. Błękitny? Tak. I z obramówką po środku rękawa złotym. Ale to już... Dobrze, a twarz możesz zobaczyć, opisz głowy. Co tam widzisz? Atłasowa skóra.
bardzo delikatna. Jasna. Jasna. I bardzo młodziutka. Ma włosy? Ma włosy falowane, długie. Jaki kolor? No właśnie jest chyba taki blady, żółty, blond. Tak mniej więcej, tak bym określiła. Dobrze. To ja witam Ciebie, istoto duchową. Witam. Witam Cię serdecznie. Jeszcze raz się pytam, czy jesteś przewodniczką duchową Grażyny. Tak, to jestem ja. I teraz opisz mi, kim jesteś. Głośno, ty mów głośno. Nic, nic do mnie dociera. Dobrze. Przerwało. To wracamy do tego momentu, jak wszystko ty, jeszcze raz do tego momentu, jak opisujesz twoją przewodniczkę duchową. Raz, dwa, trzy, cofam cię do tego momentu, już jesteś. I teraz. Już jest, tak? No widzę ją, stoi. Dobrze. To jeszcze raz, witam ciebie serdecznie. Czy twoje imię jest Maria? Tak, jestem Maria. Dobrze. Czy jesteś tą Marią, jako Matka Boska nazywana, czy Matką Jezusa, czy o to chodzi, czy... Kim jesteś? Czy tylko symbolicznie to imię podałaś? Dzisiaj Grażyna ma się dowiedzieć o twoim istnieniu. Mów, co przepływa do ciebie, co słyszysz? W dalszym ciągu to jakby miała... Tak? Nie wiem. Mów, nie rozmyślaj, mów od razu. Co się dzieje? Mów. Nie wstrzymuj się, bo to niedobrze jest. Mów od razu. Tak, ale ja usłyszałam albo odczułam, tak? Że to jest Matka Boska, tylko że ja tak jakbym nie chciała dopuścić do tego, że to jest rzeczywiście ona. Dobrze, to teraz symboliczna dopuszczasz. Symboliczna osoba, symboliczna energia, nie wiem jak to nazwać, ale symboliczna nazwa, ale i można tak nazywać tą istotę. Dobrze. To jest Matka Boska, tylko że teraz mi się rozum włączył i włączyła mi się Renata. Odłączamy teraz to. Dlatego mam tak dziwne. Rozum odłączamy teraz, ziemski. I jesteś cały czas połączona tam, ze światem duchowym. Ty jako dusza i twoja świadomość. Dobrze. Czy mogę się dogłębniej zapytać ciebie, Mario? Tak, pytaj. Dobrze. Czy prawdą jest, że chodzi o to, że ty urodziłaś tutaj na ziemi ziemskiego Jezusa? Czy o to chodzi? Bo ja nie znam religii i nie chcę w to religii włączać, ale tak coś tam dochodzi, ta historia. Jesteś... Usłyszałam, że tak to byłam ja. Nie wiem. To jesteś dziwne, to... Dziwne... Tak? Ja jak to usłyszałam, to tak jakby to było dziwne na odpowiedź, żebym to miała odpowiedzieć. Dobrze. Nie rozumiem, ale... Nie rozmyślaj na tym. To dlatego masz tą nazwę Matka Boska? Cały czas słyszę, że to jest nazwa ludzka. Nazwa ludzka. Tak, że wcześniej też usłyszałam, to jest nazwa od ludzi. Ludzie nazwali mnie tak. No takie... A co takie... Nie tak nie usłyszałam, tylko że ludzie mnie nazwali. Mhm. To znaczy, że istota, Jezus jest czymś innym jak ty, Mario, tak? To jest energia. To jest energia. Energia miłości. Jezus. Tak. Tak. A ty jesteś? Ja jestem istotą duchową. Istotą duchową. Mhm. Jesteś przewodnikiem duchowym, tak? Jestem przewodnikiem duchowym Grażyny. Dobrze. Z jakiego poziomu jesteś?
50. 50. Mhm, dobrze. Dobrze, czy w świecie duchowym, czy masz kontakty z Jezusem? On jest wszędzie. On jest wszędzie, dobrze. Czy możesz coś przekazać, jeżeli chodzi o to znaczenie Bóg? Którzy ludzie oznaczają, to człowiek tak to mówi, Bóg. Kim jest Bóg, czy źródło boskie, czy jak mamy określać? Dla ludzi Bóg pozostanie Bogiem jako nazwa. Tak. A w świecie duchowym Bóg to jest istota. No i teraz już nie wiem, jaki to jest nazwa. Ani nie duch. Nie rozumiem. To jeszcze raz proszę tak, Mario, wytłumacz, żeby Grażyna mogła na ziemski język to przetłumaczyć. I jeszcze raz, raz, dwa, trzy, jeszcze raz to słyszysz. Bóg to jest światło. Światło życia. Mhm. Które nie można ogarnąć, aż przyjemne uczucie czuję, jak mam o tym mówić. Dobrze, mów. Jest nie do ogarnięcia na ludzki rozum, jak ta siła jest tak ogromna, przepełniona miłością, która daje życie. Życie. Mhm. Aż mi ciarki przechodzą. Mów. A to jest piękne. To jest nasz dom. Wszystkich istot, które wyszły od niego. Nasz ojciec, matka, wszystko w jednym. Tak. Niesamowite uczucie, ciarki mi przechodzą aż. Mów wszystko, co do ciebie chodzi. Źródło boskie, też usłyszałam. Tak. Które kocha wszystkich, niezależnie kim są i co robią. Wierzy zawsze, że i tak powrócą do niego. Przepełniony miłością. Ale piękne. A mam ciarki, normalnie ciarki przechodzą. Dobrze. Czy o tym to rozumiemy, to źródło boskie, tak? Tak. Dobrze. Czy to źródło boskie składa się z jakichś wysokich istot, wysoki umysł rozwinięty, czy jak to mam rozumieć? Ty jako Matka Boska może podzielić się z nami tymi informacjami. Takie czasy nadeszły, że chcemy po prostu prawdy się dowiedzieć. Prawdy o istnieniu, prawdy o Bogu, o świecie duchowym, o świecie materialnym. Bóg jest istotą jedną, ale dziwnie, nie wiem, jak to wytłumaczyć. Tłumacz tak, ja to rozumiem. Dobrze. Ale nie wiem, jak wytłumaczyć normalnie po polsku. Nie wiem. Mów to jak. Bardzo, tak. To jest bardzo proste. Polega to na tym, ja to tak wytłumaczę, jak ja to rozumiem. Proszę. Tak, żeby wytłumaczyć, no, żeby można było zrozumieć. Dobrze. To jest jedna to jest kilka energii w jednej energii. O, tak to mogę wytłumaczyć. Aha. Kilka energii w jednej energii.
To tak jak ja to przedstawiam, że jest kilka jakby wysoko rozwiniętych istot. Tak, które tym jednym, kierują, ale to jest cały czas jakby jedność. Tak jak my jesteśmy też jednością. Wszyscy, wszechświaty, wszystko co istnieje, co można ogarnąć, zrozumieć, wszystko jest jedno. Jesteśmy podzieleni na miliardy, miliardy, nie wiem jak to się mówi dalej, ale tam ileś zer istnień, nieważne jakich, ale to jest wszystko całość i to się rozbudowywuje, ale to jest wszystko całość. To znaczy my się rozdzielamy jako na ludzi, każdy ma swoje imię, każdy żyje po swojemu, każdy myśli inaczej, nie zdając sobie sprawy, że my jesteśmy jednością. To znaczy się jedno we wszystkim i wszystko w jednym. Szmiciarki przechodzą, ale przyjemne uczucie. Dobrze. To znaczy się wszystkie istnienia, wszystko co żyje w materialnym świecie musi posiadać... i duchowym, ale to wszystko, tak, ale... To musi posiadać duszę w materialnym świecie, a w duchowym to już jako czyste dusze. Czyste istoty, tak. Dobrze. Czy... Ja chciałam powrócić do... Bo ja poproszę Cię, Mario, o informację. Jeżeli możesz, przekaż mi, proszę. Czy jeżeli dusza to... Pierwsze istnienie, wyjście ze źródła, bo to już było w sesjach przekazane od paru osób i się pokrywa. Jeżeli dusza schodzi i robi wpierw, doznaje w świecie duchowym, poznaje różne istnienia, czy ta dusza może żyć też wpierw, doświadczać jako kamień czy minerał? Czy to jest prawda? Czy mit? Dziwne pytanie. Nie rozumiem, bo kamienie rosną. Ale nie mam odpowiedzi, nie wiem. Właśnie i to jest, to we mnie jest walka z tym, że dusza wpierw istnieje w kamieniach, potem istnieje w roślinach, potem w zwierzętach i potem w ludziach. Czy to jest ta kolejność? Nie ma takiego czegoś. Nie ma takiego czegoś, dobrze. Bo tak jak wiemy, wszechświat czy jakiś tam jakiś układ słoneczny, planety się tworzą wpierw z kamieni, samoistnie się tworzy do czasu, kiedy świat duchowy zaczyna tam tworzyć, tak? To tam nie ma jeszcze żadnego istnienia, żadnego życia po prostu. To jest takie jakby martwa materia, tak? Tak to rozumiem? No, tak, to może... Nie wiem, jak to nazwać, ale to jest dziwne. Kamienie rosną, bo... No ja je widzę, jak one rosną. Kamienie? Tak. Tak, kształy. Ale... Dobrze, czy one... Jakie są? Dobrze, to są jakieś... zachodzą jakieś chemiczne reakcje, tak, nazwijmy to? Tak. Ale nic z duszą nie ma wspólnego? Nie. A no właśnie, to jest to. Już to jest, no w roślinach jest jakaś odmiana dusz, tak? Bo rośliny po prostu... Rośliny żyją, króciutko, ale żyją. Żyją. To jest jakaś inna odmiana dusz? No tak to można nazwać, to jest energia, no nie wiem jak to... To jest energia, więcej energetyczne... Tak, niż dusza. One niż dusza. Nie odczuwają, nie myślą, czują, jak my mówimy do nich i jak kochamy, to one kwitną, czy rosną. Reakcja jest po prostu. Ale... To jest reakcja to jest, energii, czy tak, miłości. To nie jest czy... takie odczuwanie jak zwierzę, tak. Czy już później człowiek. Dobrze. Czy jakaś inna istota wysoko albo nisko myśląca. Dobrze. Znaczy się ta teoria, którą żeśmy się już dowiedzieli, że dusza, która uczestniczy w życiach zwierząt, potem może przeskoczyć w ciała ludzkie, tak? I tam zaistnieć, ale już nie ma powrotu do świata zwierząt. Proszę o odpowiedź jeszcze, pytanie jeszcze raz, bo byłam gdzie indziej. Dobrze, koncentruj się teraz na moje pytanie, które dochodzi do Marii.
I pytam się o to, czy dusze, które wchodzą w ciała zwierząt, żyją i potem mają też prawo do przeskoku dusze w ciała ludzkie, tak? Tak. Ale powrotu już w świat zwierzęcy nie mają. Jest to niemożliwe. Okej, chwileczkę. Dobrze, jest to niemożliwe. To są tylko dwie drogi, które dusza ma, ten wybór, świat tak. zwierzęcy i ludzki, w ciała ludzkie, ludzkopodobnych, bo to jest, są dwa różne rozgałęzienia, tak? Ale mogą z tej przeskoczyć w tą, ale nie z powrotem. Dobrze. Czy te narodziny dusz trwa do dzisiaj, ze źródła, które wychodzą? Tak. I będą trwać. Będą trwać. Czy to jest związane z tym, że cały wszechświat się rozbudowuje cały czas? To cały czas rozrasta się. Rozrasta się, dlatego te narodziny tych dusz, te istnienia. Potrzebne są na to, aby zamieszkiwały kolejne galaktyki, planety, miejsca, gdzie mogą zaistnieć. Dobrze. Pytanie nie jest głupie, ale jest skomplikowane. Zawsze dochodzimy do momentu takiej odpowiedzi, ale dalej nie wiem, czy wstęp jest, czy nie ma. Jak może ty, Mario, masz upoważnienie do tego, żeby dać odpowiedź, jeżeli to niemożliwe, akceptuję i przepraszam się za to pytanie. Jak zaistniała ta istota, to źródło boskie? Jak zaistniało to? Bo mój rozum nie może tego ogarnąć. Czy takie proste wytłumaczenie by było pomocne, czy jest... No właśnie teraz jest tak jakby zastanowienie się, jak to wytłumaczyć. Dobrze. To jest bardzo proste. Tak. To głośno. Nie wiem, jak... Powstała energia, to jest energia, która istniała, od zawsze istniała. Nie ma, tylko jak, właśnie, ja sama zadałam pytanie, jak to możliwe. Mm-hmm. Po prostu to już istniało. Także tej... Coś z niczego, ale to nie jest to, to nie są te słowa. Ono po prostu, ta energia istniała zawsze. Czy ta energia skumulowała się? O to chodzi, że... rośnie, ona wiecznie się rozrasta, wiecznie jakby się uczyła, tak to można nazwać. Przez miliardy, miliardy lat ona się uczy. Nie rozumiem tego teraz. Ty zrozumiesz, ty wiesz. Spokojnie, na spokojnie, ty rozumiesz wszystko i tłumacz tak. Porównując miliardy, biliardy, triliardy, no nie wiem, ale to na samym sienkim początku, tak to można nazwać, jakby na rozumieć, tak? Jakby dla nas to, mhm. Dla nas, dla ludzi. Jest całkiem bardziej rozumną energią, tak to nazwę, bo to dziwnie to brzmi, niż przedtem. Nie wiem, dziwne to jest, ale proste. Po prostu ten rozwój tej energii rozwój jest, doświadcza poprzez tak, stwarzanie i powstawanie, tak? Tak, ale ona tak jakby... poprzez nasz rozwój galaktyk, innych istot, ona tak by nadążała z tym, albo wyprzedzała, dostosowywuje się do tego momentu i w jakim w tym momencie istnieje, o tak to można nazwać. Przykładowo dawniej nie potrzeba było takiego myślenia, więc istniała na takiej zasadzie, jak istniała. Teraz w tym momencie jesteśmy bardzo
zaawansowani, to ja mówię nie tylko ludzie, ale inne istoty są tak zaawansowane, że i ta energia, to źródło boskie jest tak zaawansowane, że dostosowywuje się albo my do nich, albo ona do nas, żeby istnieć i budować ciąg dalszy wszechświata, wszechświatów. Nie ma wszechświata, wszechświatów. No, istnienia, no nie wiem jak to nazwać. To jest proste, ale nie wiem jak to wytłumaczyć. Im prostsze, tym bardziej skomplikowane. No, bardzo proste to jest. To ja teraz się zapytam, bo miałam takie zdarzenie, Majer, proszę Cię, odpowiedź, Wezius, jest tak samo, jest Wezius, ja? Tak, już stał bardzo oddalony z boku. To Wezius, poproszę Cię też, nie wiem, kto to mi odpowie. Miałam takie zdarzenie, że byłam, wiedziałam, że to była potężna kopuła, to się nie da tego opowiedzieć, jak potężna, taka mleczna, ale była taka jakby to była z chmurki jakaś konsystencja, nie mogę tego wytłumaczyć, też niby proste, ale skomplikowane. I były istoty duchowe, to ta taka grupa. I chodziło o to, że myśli nie tylko z ziemi, myśli ludzkie, z różnych cywilizacji, innych istot w świecie materialnym, w uniwersum, że te myśli przechodziły to jak energię i ta grupa tych istot po prostu jakby przebierała. Ja to miałam, mi to się tak porównało, tak jak śmietnik jest po prostu oddzielane, są różne odpadki i tylko te najczystsze myśli były takie energetyczne rolki, mi były podawane i ja wkładałam w tą mięciutką kopułę, tak jakby w chmurkę przechodziło tam i ja wiedziałam, że to jest właśnie to centrum. Co to było? Proszę o wytłumaczenie tego. Ja to tak w skrócie wytłumaczyłam. Usłyszałam, że dotarłaś to jakby do rozumu, jak mówimy na język nasz. Ludzki. Do umysłu. Umysłu, głowy, całego istnienia do... A jest nawet na to słowo, istnieje takie słowo. Głośno. No teraz to ja już nie wiem, jak się, ale to jest to jakby w komputerze, że masz to jakby dysk, o właśnie. Dotarłaś to jakby do dysku głównego, całego istnienia. I te, było mi dozwolone po prostu zobaczyć to, uczestniczyć, tak. Te najczystsze myśli, te czyste, chodzi o czystość, która może być, a co wpływać tak, do tej informacji, o to inaczej może, to może jakiś program informacji, który ten program po prostu rozbudowuje, to jest coś, co wspomaga też ten umysł, tą potęgę, czy to jest to, te myśli, czyste myśli, które tam... Tak, docierają. Segregacja, filtracja, od brudu. To, co jest niepotrzebne, to na bok, a to, co jest potrzebne, to ma to zaistnieć, istnieje. No. Czy to... Nie wiem, ale myśl, dla mnie to jest proste. Powiedz, to jest też takie zdanie, myśl tworzy, czy myśl, którą produkuje człowiek, czy... Wszyscy. Czy właśnie to najciekawsza myśl, czy najczystsza, czy właśnie tam tylko dociera? Przechodzi taką segregację i tylko te... Które wspomaga istnieniu tego umysłu, czy to chodzi? Dziwne, bo ja usłyszałam co innego. No to mów. Usłyszałam, że myśli, ogólnie myśli kogokolwiek, mówię jako nie tylko nas na Ziemi, ale kogokolwiek, idą w przestrzeń i one się kumulują i albo wracają, albo nie. To jest energia,
ale tam, co było powiedziane, że jest przefiltrowanie tych informacji dobrych i złych, to nie zawsze musi być od nas, nasze myśli. Nie wiem, to teraz już dziwne. Nie rozumiem tego. Teraz już tego nie rozumiem. To proszę jeszcze, Maria, jeszcze raz. Jeszcze raz takimi... tak, proszę, przekaż to Mario, żeby Grażyna to mogła na ludzki język wytłumaczyć, żeby nie było tak mocno jej skomplikowane to. Nie musi tego rozumieć, ale żeby przekazała. Każde myśli i słowa są wysyłane w wszechświat. Wszechświat, tak, eter. Są segregowane. Ja też coś usłyszałam o pomysłach. Tak. Wykorzystywane są też pomysły. Istot, które właśnie pomyślały coś i... A, rozumiem. Dobrze, głośno. Tylko to... Mów. To jest na takiej zasadzie, że my myślimy, przykładowo my myślimy, albo coś mówimy. To idzie w eter, to idzie w górę, no, w przestrzeń. Tak. I przychodzi moment, czas i to się, no to jest proste, bo to każdy wie o tym. Albo materializuje, albo w jakiś inny sposób to się odczuwa. Ale najlepsze pomysły, teraz nie wiem, czy to ja mówię, czy to ktoś inny. Przekazuj. Najlepsze pomysły są wykorzystywane na górze. Oni też z tego czerpią. To nie jest tak, że oni tylko myślą. Oni z tego czerpią. Jest to jakby połączenie tego wszystkiego. Kurczę, to jest teraz proste. Tylko jak to wytłumaczyć? Jest to jakby wiązka energii, która przepływa. Nie mam słowa na to, ale... Przedostaje się. Tak, do segregacji. Do segregacji, ale to jest fajne. No kurczę, no nie wiem jak to wytłumaczyć. Ale to jest proste. Teraz już rozumiem, o co chodzi. I tam jest wykorzystywane w tym centrum tak, te pomysły, które, właśnie, które wytwarzają jakieś pomysły, tak. Mają umysły. Czy ziemskie, czy innych cywilizacji. Oni i myśli łączą. Mhm. I wykorzystują do tworzenia dalszego wszechświata, do rozbudowy. Czy to jest wykorzystywane? Tak, to jest wykorzystywane, ale również dane tej istocie, która o tym pomyślała. Także to nie jest tak, że idzie w jednym kierunku, tylko że to jakby to z tego wszyscy korzystają. Ktoś pomyśli. Coś mądrego. Tak, i ta istota to dostanie i wszyscy mają z tego korzyść. Korzystają. Mhm. Bo na ten moment na Ziemi to był kto skorzystał z tego, że jest są walki, że jest ta masowa produkcja zwierząt, która jest, bo te informacje mamy, ja o tym przekażę. O tej masowych produkcjach. O masowej produkcji zwierząt to jest długi temat. Najgorsza energia, która po prostu powstaje, okrywa całą... Tu pieniądze, tu chodzi o materializm, tu nic o innego nie chodzi. Tu nikt nie myśli o tym, czy to są dla tych wytwarzają ludzi... cierpienia. Tak, ale oni w ogóle... są tutaj jakby grupy ludzi. Tak. I jedni tylko myślą o tym, aby zarobić. Oni uważają zwierzęta za przedmiot. Bez duszy, bez uczuć, bez, tak. No, bez niczego. A inni, to już ja wyczuwam to jakby na wyższych szczeblach, na wyższym, no tak jakby, no, rangą większą ludzi, to oni to wykorzystują dla swoich celów. Tą złą energię, która właśnie wytwarzana jest przez cierpienie i zło. Nie wiem, zło? No zło, bo to jest zło. Żeby to tak zaokrąglić, to właśnie
przez, z Gosią, którą miałam regresję przez Skype'a, właśnie tam było powiedziane, że najgorszą, najstraszniejszą energię, złą energię, negatywną, wytwarzają zwierzęta, które cierpią, i człowiek, ludzie zabijają masowo, to jest przez masowe zabijanie zwierząt, i to ta negatywna energia okryła całą kulę ziemską. Poczekaj chwileczkę. I pytałam się, a co jest człowiekiem, że człowiek zabija i masowo zabija człowieka, ludzi. Więc odpowiedzieli, to ma całkowitą logikę, że człowiek sam stanowi o sobie i wie, czy chce zabijać, czy se stwarza sytuację taką, żeby dochodziło do takich scysji. A zwierzę o sobie nie może postanowić. Człowiek przejął całkowitą władzę nad światem zwierzęcym i masowo zabija, że produkuje. To nie chodzi o ten głód, to chodzi właśnie o tą produkcję zwierząt i masowe zabijania, niepotrzebne masowe zabijanie, co wytwarza tą negatywną, potężną negatywną energię, i to jest największą troską świata duchowego, bo się przyglądają na to. Chodzi o zwierzęta, nie o ludzi. Jak człowiek zwariuje, to sam wariuje. Ma to się zakończy. To tak, nie wiem. Głośno? Tak usłyszałam, że to tak trwać nie będzie. Wiem o tym. I to powinno się zakończyć. To trwać nie będzie, to jest rzeź na niewinnych istotach. Tak, zwierzęta. No teraz mi się przykro zrobiło. Odczułaś tą energię, tak? To nie chodzi o to doświadczanie w ciałach zwierzęcych, i oni samowolne są zwierzęta, które oddają swoje ciała do konsumpcji, tak? Bo po to tu są. To jest tak to stworzone, tak? Tak, one są zwierzęta, które przychodzą i wiedzą o tym, że to jest ich czas na to, żeby skonsumować je. Bo to duszy nie jemy, tylko jemy, tak? Mówię ogólnikowo. Ciało, one wiedzą o tym. Ale o tym masowym trzymaniu w ciemnościach, na gumach, stoją w gównach, po kolanach zwierzęta, tak? Chodzi o to masowe, i to tam nic nie ma, w chemii żyją. Bez słońca, bez niczego, bez po prostu, to jest straszne. I ten jeszcze oni są świadomi tego, że jeszcze nie dosyć, że są wykorzystywane. I jeszcze idą do masowego zabijania, tak? To jest, oni widzą to zabijanie, te zwierzęta, te masowego zabijania, oni przeżywają, oni w tym są. I dlatego to wytwarza. Zwierzę wyczuwa. Oni na ich oczach się to odbywa. Tak, one to widzą, one to wyczuwają, one żyją wiecznie w strachu. Tak. Kiedy to nastąpi? One wyczuwają, jak jego kolega, jego brat, jego siostra, i idą na rzeź. To jest. Tak. Nie tylko czekają. Tylko tak, i nie mają możliwości, dusza nie ma możliwości wydostać się z tego ciała, tylko czeka, aż ciało przestanie żyć, dopiero może wyjść, nie? I to jest to straszne. I to właśnie tworzy człowiek. Człowiek stworzył właśnie to, co teraz mamy, to negatywne, a pragniemy dobrego. My musimy zmienić, my musimy zaprzestać kupować tego gówna po sklepach. Po prostu zakończyć tą nędzę. Dostałam informację, że to powinno być zakończone. Ludzie powinni zrozumieć, że nie można jeść mięso jako pokarm, ale wcześniej do tego pokarmu trzeba się przygotować. Ale ja mówię o zwierzęciu, jako ma być przygotowane do uboju, do zabicia. Ale jak idzie się do sklepu i kupuje się mięso przygotowane na tackach, które jest przepełnione złą energią, to znaczy... I ten człowiek to je sam, jak... Ono później to idzie w organizm człowieka. I potem mają raki, tak. Schorzenia, latają po lekarzach, i to jest zamknięty krąg się robi. Po prostu niszczą się sami, nie mogą z tego kręgu wyjść, a to też jest takie proste. To jest koło zamknięte. Co zrobiłeś komuś, ty to otrzymasz. No. To ja, dobrze, to jest... Jeszcze ludzie za to płacą. Tak, i płacą własnym zdrowiem. To jest najwyższa cena, jaką płacą swoim życiem. Teraz jeszcze chcę, Mario, odpowiedz mi. Tutaj, no dobrze,
mi każdy mówi, ja muszę żyć, muszę zapłacić rachunki, no bo taką mamy sytuację, tak? Pieniądz nie ma duszy, pieniądz jest do handlu, ale ci ludzie, którzy idą, uczą się na tych masowych rzeźników, bo pracują w tych koncernach, gdzie to jest masowe zabijanie, w tym człowieku jest dusza. Po odejściu z ciała, co się dzieje z tą duszą, proszę? Bo tutaj chodzi o pieniądz, o zarobek, ale on się wyuczył tego zawodu. On nie jest zmuszany do, czy ci, którzy masowo budują te hodowle, gdzie zwierzęta są męczone w strasznych warunkach. Ci, którzy to tworzą, co z tymi duszami po ich śmierci cielesnej? Mówię o człowieku. Są przeznaczeni do jednej przestrzeni. Tak. W tej przestrzeni oczekują. To nie jest informacja, to oczekują na. Zaraz. Wchodzą do przestrzeni. Mhm. No, ale czuję przerażenie. Oni są, tak, ale to jest ich tej jakby postój. Aj, to jest dziwne, ale nie wiem, czy to jest prawda. Mów, nie rozmyślaj. Pokazywane jest im tutaj jakby na jakimś obrazie, tak, jak te zwierzęta były traktowane przez nich, żeby oni to zrozumieli. To trwa bardzo długo. To jest tak jakby katusze dla nich. No, dziwne słowo użyłam, ale te dusze muszą zrozumieć że to odczuć. Samo, tak, i to do skutku, aż zrozumie, przeprosi się i dopiero, no ale to jest bardzo... Proces. To jest bardzo długi proces, to jest niesamowite, ale dla nich to jest ból, jako, nie mówię cierpienie. Fizyczne, tylko cierpienie... Duchowe. Duchowe. Oni to przeżywają non-stop, aż zrozumią, bo są, niektóre są dusze zawzięte, że to tak ma być, ale po jakimś czasie, to znaczy czasie, jako ja mówię, długim czasie, bo czasu nie ma, no. Pobycie. Tam, no, w tej przestrzeni. Mhm. One pragną się zmienić, ale schodząc przykładowo znów na ziemię, tylko na ziemię, czy wschodzą gdzie indziej? Ja mówię przykład. Na ziemię. Mhm. Jeżeli mówimy o zabijaniu zwierząt, to już będzie znowu od tej duszy zależało. Czy powróci do tego samego zawodu, czy mniej więcej do tego samego będzie miał zajęcia? Pragnienie znowu zabijania, czy jakieś spowodowania jakiejś tam takiej atmosfery, tak, hodowlanej, gdzie zwierzęta cierpią, tak? Tak, ale to jest w takiej samej zasadzie, to jak ktoś inny robi, zabija człowieka, czy robi coś innego złego na ziemi. Ja mówię na ziemi, jako na zabijaniu, tak, tutaj na ziemi, bo są inne planety, co tak samo się tak dzieje. Nie mówię o zwierzętach, ale siebie nawzajem też wybijają. Mhm. Też walczą, też są walki. Też to nie są na wojny. Ten sam poziom schodzą. Schodzą na poziom, zbiór. Tak. Tylko, że to są poziomy podzielone. Jest je poziom przykładowo... którzy znęcali się nad zwierzętami, zabijali, no to są poziomy, ale jest ich bardzo dużo tych poziomów. Przepełniane są. Przepełniane. Tak. To jak i morderstwa na ludziach, to samo. To samo jak ludzie zamordują. Bo wyobrażam sobie, że są ludzie też, którzy na przykład mają zwierzęta, obojętnie jakie to zwierzę będzie, ale to nazwajmy z zwierzęta domowe, czy to będzie koń, osioł, czy pies, czy kot, obojętnie. I po prostu zniewala to zwierzę, że to zwierzę musi mu służyć. Są zwierzęta, które służą człowiekowi, ale nie są niewolnikami, tylko są pomocni, żeby ułatwić nam życie. Ale ten, który bierze sobie takie prawo, żeby to zwierzę kopać, bić, głodzić, karać, bo nie podoba mu się ten styl, bo to zwierzę to nie wykonało, bo tamto, czy siamto, czy kupę zrobiło, czy się wysikało i są bite, poniewierane, tak? To należy ta dusza po prostu do tego samego programu, tego tam... To
do tego poziomu. Znaczy, do tego poziomu, tak? Tak, ale usłyszałam, że to są tyrani. Tyrani, tak. Tyrani. Słowo cały czas chodzi tyran. Dobrze. To teraz, jeżeli jesteśmy przy tym właśnie nieporządku, jak wygląda sytuacja? Ja mówię o krótkiej sytuacji, weźmy 3 lata. 3 lata teraz do przodu, od tego końca roku na następne 3 lata. Czy ludzie, nie wiem, bo to jest złe słowo, oczekują, ale boją się, że dojdzie do jakiejś potężnej wojny jądrowej, czy jak widzicie to w świecie duchowym, Mario? Na początku usłyszałam, że to nie jest temat. Nie przekaże tego. Nie przekaże tego, dobrze. Ale za chwilę jeszcze tylko coś usłyszałam, że nie dojdzie do wojny jądrowej. Dobrze. Ale nie przekaże tego. To nie jest dla mnie. Dobrze, okej. Przepraszam, wycofuję się. To było tylko takie, chciałam zaokrąglić. Myślałam, że dobrze jest. Ja rozumiem, że nie wolno o tym mówić, czy nie przez każdą osobę jest przekazane. Dobrze. Czy może być przekazane. Okej. Cieszę się, że dzisiaj Grażyna w całkowitej miłości, swobodzie i może przekazywać i że doszło do spotkania całkowitego z Tobą, z Marią. To jest moja największa taka radość. Mhm. Mario, jak wygląda, jak teraz spoglądasz na Twoją Grażynę, jej imię teraz jest takie, jak widzisz jej pobyt tutaj i rozwój? Usłyszałam, że dostanę jeszcze większego ekspresu. Nie wiem, co to ma, ale ja chyba rozumiem, o co ja. Ale Grażyna jest na tyle silna, tak? Nie, tak, tylko że powiedziane jest, że jestem bardzo wytrwałą osobą, istotą i dam radę. I to było wszystko ekspres pokierowane jak do tej pory, tak? Było tak. To wszystko przygotowane, tak? Mhm. Tak, bo już czas goni. Tak? Czas goni i... Czas goni? Tak, czas goni. O co chodzi? Wiesz, Gracjana, o co chodzi. I musimy przygotować ciało Grażyny do tego, aby pracować. Dobrze. Ciało? Ciało i jej rozum, wszystko. Wszystko w jednym. Tak, to dlatego to jest tak teraz... szybki ekspres. Dlatego ten cały... użyte słowo. Dlatego ten cały proces i wyjścia, zakończenia i tak dalej, to miał tak być, tak? Tak, tak. Wszystko było. Była tu pokierowana też, nie? Na pewno. Przez to. Wszystko będzie w porządku, żeby się nie martwić. Mhm. Dobrze. Dobrze. Czy jeszcze jest... Bardzo... Ja się zapytałam jeszcze o jedną rzecz. Tak, proszę. Ale... Jeżeli nie chcesz głośno powiedzieć... Nie, ale ty wiesz, o co chodzi. I teraz... Zapamiętaj tą odpowiedź i potem po sesji powiesz mi, tak? Okej? Okay? Tak? Jest to... Jeszcze nie uzyskam odpowiedzi. Dobrze, to pytaj się. Teraz możesz się pytać i wszystko jest zarejestrowane tutaj. Każda odpowiedź i później wszystko możemy o tym porozmawiać po sesji. Pytaj. Teraz masz możliwość bezpośredniego pytania. Dobrze. Pytaj po kolei. I odpowiedzi zapamiętujesz. Wszystkie po kolei. Zapamiętujesz. Pierwsze pytanie to było na temat... Pytam się na temat moich narządów. Co mam dalej z nimi zrobić? Dobrze. Bardzo ważne pytanie. Chciałam też o to pytać, ale
Lepiej jak ty o to zapytasz. To przyjdzie z biegiem czasu. Na razie... Energią, tak? Tak, na razie energią. Dobrze. Ale... No, to jest teraz jeszcze nie mogę odpocząć. Jest to za szybki proces, który ja muszę dokończyć. Mhm. Ale nie na tym mam czuwać. Dostanę odpowiedź następnym razem. Jeżeli coś się wydarzy, dostanę odpowiedź następnym razem. Na razie energię. Dobrze. Okay. Na razie energią pracujemy. To znaczy się, kto ma ci przekazywać energię? Proszę odpowiedź. Nie wiem, słyszę Simonę jako pierwszą. Simonę? Mhm. To samo Stefan. Stefan, tak. Ale jego widzę bardziej. Tak jak zawsze, przy nogach. Tak. Nie wiem. Albo, bo wiem, że ja już taki obraz już miałam. Mhm. Że nakładamy we trzy ręce na moje miejsce. Tak. Ty, Graciano, ja i Simone. Simone jako pierwsza jest w tym całym, ja mówię, jako kobiety. No bo mamy już te informacje, że ona jest tak, tą świetlistą istotą, która przez nią właśnie te lecznicze energie, że ona jest do rozdawania energii, tak? Tutaj. Tak, ale to tak. Jest tak samo, że Stefan jest na... przy tych nogach. Mhm. Jest tak jakby... dopełnieniem tego wszystkiego. Mhm. A my we trzy, no... To dobrze. Nie wygląda. Niech nie będzie dziwne, tak jest. Dobrze. Dobrze. Pytaj dalej. Następna. Chodzi o dokończenie tego baru. Dobrze. Ty osobiście dostajesz teraz. Ja bym poprosiła nawet może, żeby wizualnie było tobie pokazane. Bierzemy, jeszcze... słuchaj, poczekaj, to chwileczkę, to zrobimy tak. Mario, ja proszę, ja powiem miesiąc i datę może i proszę o przesunięcie. Grażyna się przesunie do przodu i ona widzi. Tam jest obserwatorem, widzi to. Ja teraz... poproszę o datę, to jest luty, 15 luty 2016, już. Nawet nie wiem, jaki to jest dzień. Podałam siebie i ty widzisz, obrazowo, jesteś tam i widzisz. Zostałaś przesunięta o 2 miesiące do przodu. Przyglądaj się. Jesteś w tym wnętrzu, widzisz. Obserwujesz. Widzisz tam na chodniku stoliki, widzisz tam? Nie. Co widzisz? Jest ci dozwolone? Czy nie? Nie mogę nie zobaczyć. Tak jakbym chciała na siłę. A na siłę nic nie wolno. Ale nie wolno mi nic zobaczyć. Ale czuję się spokojna, nie jestem zdenerwowana, jest wszystko w porządku, ale nie mogę zobaczyć. No to może to jest to, żebyś euforii nie miała do przodu. To pytaj się dalej o funkcjonowanie, to ty się pytaj teraz. To te informacje będą przekazane, bo to chodzi o ciebie i wszystko jest dobrze. Czy czujesz tam Gosię w tym czasie? Wiesz o jaką? Tak, krząta się, pomaga. Jak krząta się pomaga, to znaczy się dobrze tam się dzieje, tak? No tak, chyba tak. Ale ja to tylko wyczuwam. Dobrze. O to chodzi. Ale jest wszystko w porządku. Nie, w ogóle nie czuję żadnego zdenerwowania, stresu, niczego. Jestem swobodna. Bardzo dobrze. Tak ma być. To teraz ja ciebie cofam. To jest krótki czas. Cofam z tamtego czasu z powrotem. Dzisiaj mamy... Dobrze. Na
dzień 24 grudnia tego roku i to by będzie pokazane, jak ten dzień dla nas wszystkich wygląda. Raz, dwa, trzy i już widzisz, gdzie jesteśmy, co się dzieje i mów. No, rozmowa jest na temat... Tak. Gdzie się to odbędzie? Gdzie się odbędzie Wigilia? Dobrze. Czy w barze, czy u ciebie, Gracjana? Ale to jest ostra dyskusja albo myślenie na ten temat, ale widzę nas przy stole, tutaj. Tutaj? Tak. Tak. Aha. Nie widzę nikogo w barze, widzę tutaj. Dobrze. Bar niech to egzystuje osobno, a u Gracjany jak co roku? Chociaż widzę w barze światło zapalone, ale nie widzę ludzi. Ono będzie zamknięte chyba. Albo nieotwarte. Nie wiem. Ale jest światło. Jest światło się świeci w barze. Może jakieś towarzystwo jest tam. Zamknięte towarzystwo. Nie wiem, o co chodzi. A zobacz dokładnie, może my tam siedzimy w tym barze. Stół długi zrobiony dla wszystkich, żeby pomieścić. Bo czy ja umiem pomieszczę to wszystko? Nie wiem, ale jest okazał. Jest. To jest dzień 24 grudnia. Tak. Bardzo jasne światło z lamp. Na zewnątrz już jest półmrok. Dochodzi do ciebie muzyka? Nie, tam jest... Tam się coś będzie działo. Dochodzi stamtąd muzyka? Słuchaj. W ogóle przyjemne uczucie. Każdy zadowolony. W ogóle czuję, że wszyscy się cieszą, że są szczęśliwi. No. Ale kurczę, no, nie widzę ludzi. No bo ci nie jest to pokazane, tylko masz odczucie już... No ale wystarczy. Światło widzę, światło, bardzo jasne światło i... Widzisz te szyby od... Tak, jest wszystko wyczyszczone, ale... Policz stoły, ile stołów jest tam w środku? Nie widzę, ja jestem z góry, tak bym miała przysłonięte dół. A no właśnie, to jest dla ciebie, dobrze, zostawmy to, opuśćmy to. Ja tylko widzę światło. Dobrze, bardzo wiem, dobrze. Że jest bar, wiem jak to wygląda, wszystko. Ale tylko wszystko widzę z góry, to znaczy górę, jakby od sufitu. Sufitu też nawet nie mam, tylko pokazane mi jest światło, odczucie, jak to wygląda wszystko. Jest bardzo miła atmosfera i wszyscy będą zadowoleni. Dobrze, bardzo, to wystarczy. Ta informacja powinna tobie wystarczyć. Opuszczasz to miejsce w tej chwili. Dobrze, jeżeli masz jeszcze jakiekolwiek pytania, to zadaj je Marii. Teraz masz ten osobisty kontakt. Możesz się dowiedzieć wszystkiego. I podziękujemy się. Zapytam się Szopitera. Będzie dobrze, mam zaufać, ale rozmowa jakakolwiek na temat do ugody. Macie uzgadniać między sobą po prostu, tak? Ale zadałam pytanie, jeżeli chodzi o teraz już tak jakby wykończenia. Co gdzie ma być i... No jeszcze będzie rozmowy, jeszcze będą rozmowy, ale... Takie dopinanie. Takie, no, bo każdy ma inne pomysły. No i chodzi o te pomysły, nie? Ale wygrają, tak to mogę nazwać, te najlepsze pomysły. Na te najlepsze. To jest najlepsza odpowiedź. Ale wiem, że ma być wszystko. Niczym mam się nie przejmować. I nawet... Więcej nie zadaję pytań, mam się niczym nie przejmować. Dobrze, bardzo dobrze. Nie wiem, ale dziwnie, dzisiaj fajnie się czuję, taka jakbym czytała książkę. Dobrze. Czy na dzisiaj, na dzisiejsze spotkanie
na to spotkanie? Czy są jeszcze jakiś przekaz może od Ciebie, Mario? Czy Wezius chce coś powiedzieć? Czy jakaś inna istota duchowa? Czy w ogóle ta grupa tych istot, tych pięciu, którzy są tutaj, są jeszcze oni przy Tobie? Czujesz tak, stoją z boku, tak? ale w oddali. Mhm. Dobrze. Ale ich nie widzę, czuję je. Są dobrze. Jasne. My już wiemy, o co chodzi, tak? Mhm. Ty też wiesz, o co chodzi, dobrze? Mhm. Przyjdzie moment. Będziemy wszystko wiedzieć, ale... To ja się jeszcze... Coś mi jeszcze chcą powiedzieć. Dobrze, słuchaj. Nie dociera do mnie. Słuchaj. Słuchasz uważnie, ty rozumiesz wszystko, co do ciebie dociera. Rozumiesz całkowicie wszystko? Te istoty ci przekazują, tak? Tak, tylko że nie rozumiem tego. Czuję, że chcą coś mi powiedzieć. Dobrze, posłuchaj. Ja liczę do trzech i do ciebie dociera ta informacja od tych istot. Raz, dwa, trzy. Słyszysz wyraźnie. Rozumiesz tą informację. I powtarzaj, nie rozmyślaj. Powtarzaj. Nie dociera nic do mnie, nie wiem. Nie wiem dlaczego. To ja Cię, Mario, albo weź już poproszę o przetłumaczenie, żeby dotarło do Grażyny. Przetłumaczcie tę informację. Nie wiem, otrzymałam od lewej strony informację, że mimo wszystko ta informacja jeszcze nie jest tak ważna, ona będzie w przyszłości, że to jak nie wiem. Dobrze, to nie, jeszcze nie jest czas na teraz. Tak, jak... Jeszcze nie wolno... Oni ją jeszcze raz powtórzą. Nie wolno nam sobie głowy zaprzątnąć jeszcze na ten jeszcze moment. Chyba, no takie coś wygląda, jakby było jeszcze za ciężkie do zrozumienia. To ja pozdrawiam Was serdecznie, opiekuni tego miejsca, czy strażniczy. Również pozdrawiamy. Mhm. Co jest z tymi pojazdami kosmicznymi tutaj? Proszę tych strażników, żeby odpowiedzieli. Czy wiecie, o co chodzi? Słyszałam tylko jedno słowo chyba. Tak. Obserwują. Są to... przyjaźni. Tak. Gdyby byli nieprzyjaźni, to by zaatakowali. Właśnie. Okej. To na dzisiaj. Jeżeli ktoś jeszcze ma coś do powiedzenia, to proszę, jeszcze jest kanał otwarty i będę bardzo prosiła. Jeżeli nie, to... Nie, zaczyna mi już boleć głowa. Właśnie. Po tej stronie. Okej. To będziemy zakończać teraz. Dziękuję serdecznie za te informacje, za to spotkanie. Pozdrawiam Was wszystkich od serca. Wezius, dziękuję za przybycie i za opiekę. Dziękuję. Nie mogę się skupić. Za duże ciśnienie na lewą stronę czaszki. Dobrze. Dobrze. To już się przystraja pewnie przez tą informację, którą chciałaś koniecznie zrozumieć. Tu wibracje się za wysoko podniosły i już powraca z powrotem. Wszystko się normuje. Wszystko się normuje u Ciebie. Wszystko powraca. Zmienia się to ciśnienie? Zmniejsza się. Tak. Już przeszło. Już właśnie. Już odeszło. Dobrze. Podziękuj, przytul się. Dziękuję. Pozdrów wszystkich też. Pozdrawiaj wszystkich. I poproś o następne spotkanie. Przytul się właśnie do Marii. Poproś o opiekę nad Tobą i nad tym wszystkim, nad tym Twoim całym projektem.
że jak ja się przytuliłam, tak, jakbyśmy były jednością taką. Jednością, ale nie koleżanka, nie siostra, to jest coś większego. Coś innego. Coś innego. Dobrze. Nie mam słowa. To zabieraj ze sobą to odczucie i jak będziesz gotowa do powrotu, to powiedz mi. Dziękuję się o innych istot duchowych. Podziękuję się za informację o źródle boskim, o uniwersum, o wszystkim. Dziękuję od serca. Były bardzo interesujące informacje. I czekamy na więcej, więcej. To zrobiło mnie jeszcze więcej głodnym. Apetyt wzrasta i mam nadzieję, że dostaniemy taką ilość informacji, jaką potrzebujemy do zrozumienia. Co się dzieje? Bo ja z nimi rozmawiam w tej chwili. Tak. Dziękuję im za wszystko, co usłyszałam i odebrałam. Tak. Ale im powiedziałam, jak zwykle, ja muszę, nie wiem, taka jestem, trudno. Co? Że jak mówiłam prawdę, czy nieprawdę, to żeby to było powiedziane. I w tym momencie nie wątp. No bo ty zaczynałaś dobrze rozkładać na składniki. Na składniki i już, czy to była prawda? Nie usłyszałam, nie wątp w nas, czy coś. Właśnie. Jakoś tak, właśnie. Nie wątp. Okej. Okay. Dobrze. 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 Ja dziękuję. Jak będziesz gotowa, to powiedz. Zabierasz wszystkie informacje, wszystko to, co widziałaś, zabierasz ze sobą. Pamiętasz to po wyjściu z hipnozy, będziesz wszystko pamiętała, przyjściusieńko. Jeżeli masz coś, jakieś informacje, które masz tylko mi przekazać albo ze mną się podzielić, zapamiętujesz to wszystko. I teraz dziękujemy się serdecznie. Ja mówię namaste, świat duchowy. Pozdrawiamy Was. Proszę o opiekę. Pozdrawiamy do następnego razu. Do następnego. Okej. Okay. Gotowe? Tak. Za chwilę poczujesz Twoje ciało. Energia życia zacznie krążyć w Twoim ciele. Czujesz się bardzo przyjemnie, pozytywnie. Informacje, które dostałaś, zostały przez Ciebie przekazane. Zatrzymujesz. Wszystko pamiętasz. Czujesz się świetnie, wypoczęta. Liczę od 5 do 1, poczujesz części ciała, jedno po drugim, 5, 4, czujesz nogi w tej chwili, jak energia życia przepływa przez nogi, czujesz, poruszaj, ruszaj nogami, odczuwasz bardzo dobrze, 3, ręce, odczuwasz ręce, poruszaj rąkami, czujesz ręce, ruszaj, podnieś do góry, podnieś Twoje ręce, podnieś. Poczuj tą lekkość, tą przyjemność. 2, całe ciało zaczyna żyć piękną energią. Ruszaj się, poruszaj głową ruszaj. 1, otwierasz oczy, witaj tutaj teraz. Hallolsien. Witam. Hallolsien, jak? Chciałam wrócić, ale... Ciężko? Ciężko mi było się poruszać. Mi się wszystko posklejało. W tym stanie chciałaś zostać jeszcze? No fajne uczucie jest, jak się leży, tak. Zobacz, i odpoczywa. Tyle było sesji. Patrz, pierwsza, po prostu pierwsza sesja. Normalna. Która, czy normalna, to nie wiem, ale dla mnie normalna. Hej, witaj. Oj, fajnie. Okej. Okay. Zwierzęta czułam. Czułaś tą tragedię tych zwierząt, nie? Nieprzyjemne uczucie, aż... Oj. Łzy ci leciały.